Siemanko, z tej strony Fubu Aka Jarek, a to jest czwarty odcinek, co tam słychać, serwera twierdza na Metinie. Gościem specjalnym jest dzisiaj Kodius. Siemanko Kodius, przedstaw się tutaj widzom moim. No siema, jestem Karol, mam 14 lat, nie znałem trochę, to do gimnazjum idę we wrześniu już. No to mniejsza o to, ja jestem Jarosław, mówcie mi Jaro, dla przyjaciół Jaro jestem, mam 36 lat. Ja wziąłem bardzo tutaj markę tego Phoenix, tego serwera, prawda? Tu Kodius, bardzo doświadczony gracz, 23 level na twierdzy. Ile PS, ile czasu grasz na twierdzy, żeby osiągnąć taki poziom, jaki masz? No tą postacią to z rok około. No, a jaki ekwipunek posiadasz? Jaki zdobyłeś w tym czasie ekwipunek? No Tygrysio mam tutaj plus 6 w ogóle. Mógłbyś zaprezentować nam ten ekwipunek swój? Dobra. O kurwa. Kozacka 65 defa. Już tutaj kosa bojowa mi się szykuje, jak level wbije. Aha, to na 25 będziesz, a gdzie expisz teraz? No na razie no to na orkach tam próbowałem, ale no tak cienko szło. Aha, ale kurwa Tygrysio ma zajebistą, nie? To ja ci powiem. No 4 razy próbowałem, tyle kosy poszło. I co, i bodziem robiłeś? No nie, nie było mnie stać. No, a ja ci się chciałem spytać, skąd taką kosę masz wyjebaną? No, na Allegro przecież kupiłem. A ile dajesz? Dużo wydajesz na tą kosę? Weź, przestań w ogóle. Ja pamiętam te czasy, gdy ja kupowałem na Allegro, ale mniejsza o to. Ja ci się chciałem spytać, czy tu dużo graczy gra, chodź tu, możemy się przejdziemy się po tym M1. No, chciałem, czy dużo graczy tu gra w porównaniu do na przykład 2010-2008 roku? Bo to od ilu grasz tak w Metina? Słabo, słabo. A od ilu lat grasz w Metina? Zapomniałem ci się spytać. 5 lat już. No to ładnie, to ile zacząłeś, jak miałeś ile? 9 lat? No coś takiego. No dobra, ja ci się chciałem spytać, jakie tu są ceny tanio, tu są, widzę, perły po 50 kaka czerwone. Kurde, weź przestań. Bo co, w ogóle zarobić nie idzie, nic nie kupię. Chujowo mówisz, tak? No. A coś o Allegro nie myślisz, jakiś biznesie? No myślałem, ale to już rodzicom kasy nie starcza. A nie wiem, dużo wydajesz na item shop? Bo widzę, fryzurki nie masz. Tam. Mam dwa zmianki wekół w ogóle. Pierdolisz, to nie wiem, no może serio? Dodasz bony do kosy i zmieszasz, może coś wejdzie, jakieś kurwa 5 na szycie. No właśnie. O, co to jest, jakaś zbroja? To są te kostiumy sławne. No to w ogóle nie wiem, to się dropić nie da tego. Aha, kurwa, powiedz mi, skąd takie coś jest, takie kostiumy? No podobne jakiś tam event, nie? Że się dropi, ale to nie dropi w ogóle. A, to nie ma się nawet co starać, a w item shopie to można kupić? Nie wiem nawet. A to kurwa, jakby było, czekajcie, zobaczę, czy się da kupić. Może jak się da, to wezmę od starej dzisiaj trochę renty i sobie kurwa zamówię taki kostium, bo bardzo mi się to podoba. No jakiś... mi też, taki piłkarski, weź. No, jakbym wyglądał jak Lewandowski, mój idol. Dobra, a ja ci się chciałem spytać, co do graczy, pomocni tu są, nie wiem, na przykład pożyczyliby ci tam na potki, na EQ? No na potki może tak, ale więcej to co ty, to same Żydy takie. Takie Żydy kurwa mówisz. Dobra, a z biologiem jak stoisz, bo widzę, że masz rozwiniętą postać, co teraz odejesz u biologa? No bzy już chciałem, no ale levela nie mam. Aha. A co, jakaś nagroda ciekawa była po tej misji na 20 level u biologa? No jakieś tam były te itemy plus 3 dobre, ale popaliłem wszystko. Kurwa, to pecha masz w tym Metinie, widzę. Dobra, ja ci się chciałem spytać, co sądzisz na temat połączenia serwerów, bo mnie ciekawi ten temat, każdego się pytam. No mnie to, nie wiem, jakoś tak z jednej strony cieszy, z drugiej strony mnie to wkurwia, no ale cieszy mnie to, bo ja jak Fubu będę miał więcej osób do okradania, prawda? No może pod ten sposób to tak, ale będzie dużo osób na spocie już całkowicie. W ogóle nie będę chodzić po mieście, mnie nie zacinało. Ale możesz kurwa, może będziesz, ja nie w ogóle zaczyna na H4, tam gdzie ludzi nie ma, a co dopiero na kanałach handlowych, tak, to jest twierdza, żeby no, nie było, tutaj pokażę to wam. Człowieku, to 5 FPS-ów.
No, ja tu kurwa mam FPS-y na minusie. Ja ci się chciałem. Teraz mam minus 60 FPS-ów. Ja ci się chciałem spytać, kurwa, nie wiem, na temat piekielnych katakumb. Byłeś tam kiedyś, odwiedzałeś te No katakumby, jak co tam ty? drop, exp. Nie miałeś Nie, no nie styczności byłem z tą nigdy. mapką? Nie byłem nigdy, co ty? I co tam kurwa, a co sądzisz na ten temat, co zasłyszałeś od kolegów tam? No tam dodawali jakieś filmy, że tam się szybko exp i w ogóle te, ale to tam nie wiem. To taki chujowe te katakumby moim zdaniem, tam na Balmorze kurwa tam przekręty robię z tymi katakumbami, ale PL to PL, wiesz o co chodzi, w ogóle grałeś na No. moim serwerze? No próbowałem, ale konta się założyć nie da. Aha, dobra, to potem pogadamy. Założę ci tam konto u siebie. Ej, a dasz coś? Dasz coś? No, to wyślesz mi SMS-a, to ci coś dam, O, okej? dobra. Okay? Ja ci się chciałem spytać, jakie ty masz skille tu? No zobacz na to. O kurwa, No, silne. 18. 18 punktów. A to No. ja na fubu wszystkie skille pobiłem na 20 punkcie, bo myślałem, że będą silniejsze, a się dowiedziałem, że jak na 17 wejdą, to są takie same jak na 20, wiesz? I się Co? wkurwiłem. No. Lol. Zajebałem sprawę. Nie wiem, masz jakieś kurwa nadzieje, jak na przykład odblokują ten 120 level, chcesz coś expić, nie wiem, dropić, kurwa No kraść. oczywiście, przecież oczywiście, że tak. Ale gdzie będziesz expił teraz? No Masz jakiś najpierw to zamiar na na orka. wakacje? Masz No na coś. wakacje, no to drewno rzucam trochę. Ale masz jakiś 30 level wbić? Chciałbyś coś takiego? No może. Kurwa, nie wiem, okradasz tu kogoś, żeby zdobyć ten ekwipunek fajny, bo jak na 23 level to bardzo, bardzo konkretny, nie? No próbowałem okradać, ale no tak. No, nie wiem jak za bardzo. A w jaki sposób próbowałeś okradać? No, keylogery tam wysyłałem na gadu-gadu. Mówiłem, że to cheaty jakieś, ale nikt się nie brał na to. A no to stary, to ja ci potem tam na GGPM tego Easy Metina sobie ściągniesz z mojego forum, kamer mody, kurwa, wszystko, ja ci tam polecę, będziesz okradał podmetkami na drophaku. Ja tak zawsze na Dobra. pelu zarabiam na fubusiu, wiesz. Bo zanim ja metka ubiję, nie, a tak to zawsze komuś zajebie, nie? No i kasa była. A ja ci się chciałem spytać, czemu ty w żadnej gildii nie jesteś? Co mówiłeś? Przerwało mi coś. O, przepraszam, czemu ty w żadnej gildii nie jesteś? No mnie wywalili tutaj. A w jakiej byłeś? No to była jakoś, czekaj. V2, drop, 5, coś takiego. Aha, a czemu cię wywalili, kurwa? No, Ekspa powinni pewnie za mało żałować. oddawałem. Aha, to trzeba było expo oddawać, tak? A to No. nie siedź w takich gildiach, nie wiem, pytaj się tych. Kurna, Underworld, czy jak to się kurwa mówi, bo wiecie, ja z No angielskim nie wiem. jestem na minusie, bo jestem. No ja to nie wiem. Ja miałem, wiecie, ojca Niemca, nie? To po niemiecku miałem, ale po angielsku nie. I co tu się chciałem ci Ty, jeszcze czekaj, spytać? ja zaraz wrócę, dobra? Okej. Dobra, jestem. Okej, co Sorry, spowodowało, że musiałeś. tata mnie wołał, kasa znikła w portfelu. Aha, co, podpierdoliłeś mu jakieś tam grosze? No tylko cicho, nie? Dobra. No spoko, spoko, my cię tu nie ujawnimy, moi widzowie też. Także, co tu by ci się jeszcze spytać, nie? Czemu wybrać w ogóle profesję mentala, no? Bo No ja bo taki ty ciekawy miałeś jestem. filmiki z niego. No, tylko dla tego powodu, czy coś jeszcze cię przyciągnęło? No jeszcze dlatego, bo chciałem Bodego, a mi ktoś powiedział, że to nie ten PC i kliknąłem na tamtego i... Aha, i ktoś cię w chuja zrobił, tak? No. No, mnie całe życie w chuja robią, czy zwyczajnie się do tego, także... ale ci chciałem się spytać jeszcze, kto tu jest najsilniejszy na serwerze, nie wiem, kto tu kurwa rządzi, karty rozdaje i tego typu sprawy, bo widzę tu dużo dobrych graczy, w tym ciebie. O jakiś tutaj cuk aim, jakoś tak, jakoś to był cuk aim jakiś. Szukaj. A w ogóle myśmy mieli dzisiaj w dwóch nagrywać, miał przyjść pan Mister Zbyszek 1-2-2 chyba coś takiego, ale
nie mógł z nami nagrać tego odcinka, nie wiem czemu nie wypaliło. Słaby był z nim kontakt, a on jest tu, let's play nagrywa, Mister Zbychu z tego serwera, także by to było w dwóch po prostu przeprowadzone, tak? A No. nie wiem, masz jakiegoś dzika, nie wiem, ubijasz metki, w jaki sposób zarabiasz? No Bo to mnie to bardzo no. ciekawi. Przede wszystkim to na Allegro kupiłem sobie kosę niedawno. No, ile wydałeś? No mówiłem, że się wstydzę tego mówić. No nie, no kurwa, powiedz przecież, ja No na ICB dobra, no kupę 100 kasy. zł, no ale. No i bez bonów, kurwa, to... A plus ile ona jest? No plus zero. To kurwa, nie opłacało ci się, rozumiem, te 80 zł jeszcze tam bym wydał, ale stówka to... Weź, serce mi zaczęło bić przecież. Dwie dychy w plecy jesteś. Nie wiem, a nie, patrz, ktoś tu potki wyrzuca, jakaś tu kurwa darczyńca. Gdzie? Gdzie? No czekaj, dam ci tu, patrz, 200 potków wyrzuciła, proszę tu. Będziesz No, miał do dzięki. expienia. Ja No. już wbijam 30 chyba dzisiaj. Co, dzisiaj nockę zarywasz? No może. A byłeś kiedyś, nie wiem, na takich mapach jak kurwa Czerwony Las, coś takiego. No próbowałem kiedyś dojść, ale byłem w jakimś takim, na jakiejś takiej, nie wiem, to pustynia chyba była. A to przez pustynię się nie idzie, wiesz, to się idzie przez ten. To się idzie przez Dolinę Orków, nie? Do Czerwonego Aha. Lasu. No, i potem masz wieżę demonów i na wieży demonów robisz kurwa windę, nie? I jesteś w Czerwonym Lesie. Tak Tak? mi się, tak mnie poradzili, no. Ty, a A pójdziemy nie dzisiaj wiem. razem? No, nie mam tu jakiegoś większego levela, wiesz, możemy iść na Fenixie. Jak tam No masz dobra. jakiś plus 40, bo od plus Co? 40 można do wieży demonów wejść. Nie, ale ty robisz mnie w chuja w ogóle. Nie robię, nie miałbym cię po co fuja robić, przecież wiesz, że ja mam szacunek do fanów swoich widzów. A co ja ci się chciałem spytać, tak powiedz obiektywnie, ale szczerze, co sądzisz o FUBU? O A mnie, wiesz, FUBU, no to oglądasz moje Pro filmy, Cox. co... Ale tak powiedz więcej, wiesz, coś tak... Wiesz, żeby to zawierało kilka zdań. No to FUBU jest dobry. No bo kurwa, zawsze byłem ciekaw, co sądzą o mnie na innych tych serwerach. Tu widzę, Ty, jakiś zobacz na ninja tego. wygląda jak pedał. Kurwa, nie wiem skąd on się wziął, jakieś rękawice bokserskie, no czysty pedał. Dobra, chciałbyś kogoś pozdrowić, Karolku? No, mamę, tatę i no tutaj nie wiem. O tego Jakiś psa Buma Fava. przyjaciół nie chciałbyś pozdrowić, jakiś Czaj, tu zobacz z Metina? przyjaciele listy. Okej. O, pusto. No. To znaczy, że nie masz kolegów. No nie. To tak samo jak ja w życiu realnym. Dobrze, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Taki króciutki wywiad z Karolkiem. Coś za dużo dzisiaj nie miał do powiedzenia, ale chyba wstaję dzisiaj lewą nogą, tak? No też. No kurwa, Chyba lewej nie mam. ja na szczęście nie mam tego problemu. Tam ani prawą nie wstaje, ani lewą. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Komentował Fubu Akajarek. Pozdrawiam wszystkich swoich widzów. Strzała!